Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Przed chwilą sobie wyjąłem taki piękny nóż GeForce Skins'a, a ty jakbyś chciał kosę wygrać Good Night Brightwater, to oczywiście zapraszam na skinsforfree.pl, możesz sobie wziąć udział w konkursie na kosę. A my oczywiście przechodzimy do skrzyneczek widzów na GeForce Skins'ie, mamy trochę pęgi, więc skrzynki od 200, powiedzmy do 300 zł, zacznijmy sobie tak skromnie, Croxy Shape 219 zł. No, skrzynieczka wygląda sympatycznie, mam tutaj Blue Phosphor, bardzo ładna jemka, 3000 kosztuje, fajnie by było ją zdobyć. Oczywiście przypominam również o kalendarzu, jak chcesz wygrać skin z kalendarza, no to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk, napisz numerkiem jaki chcesz, oczywiście dołącz na Discord, bo jest to bardzo ważne. I mamy fosfora, stary, zobacz, już drugie otwarcie i to jest 3000 zł na plus. Znaczy na plus, no to jest 2700 na plus, ale wow, come on, mamy Blue Phosphor M4A1S, nie no, fantastycznie zaczynamy ten opening, 6000 na moim koncie, więc troszkę się pobawimy, jeszcze raz sobie otworzę tą skrzynkę, komentarz z numerkiem oczywiście jaki chcesz z kalendarza, no i oczywiście użyj kodu Croxy na GeForce Skinsie, jak osobą pełnoletnią oczywiście jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku, zapisu, nie mam jeszcze kos na 5%, bądź oczywiście klikniesz tutaj kod promocyjny i wpiszesz oczywiście tutaj kodzik Croxy przez Lex, masz wtedy 5% więcej do wpłaty, kodu możesz sobie używać do woli i za każdym razem 5% więcej zyskać, no i oczywiście również skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Dzienny bonus też to jest na GeForce Skinsie, więc też możesz sobie oczywiście zakręcić. No i jak chcesz doładować, no to klikasz tutaj doładuj i wszelakie metody płatności. Tutaj masz bardzo ładnie w ogóle teraz ten panel na GeForce Skinsie wygląda. No tutaj cały czas progres jest robiony, tak? Bardzo mi się to podoba, bo ja zwracam uwagę na takie szczegóły. Weźmy teraz do, no powiedzmy, 350 i zobaczmy, czy znajdzie się jakaś skrzynka jeszcze, jak tamta, która tak ładnie nam dała zarobić 317 zł za dwie takie sztuki. No tutaj na talona polujemy. No jest kałach, jest MP7. Kałach 20% było. Okej, okay, jeszcze raz sobie spróbujmy. No tutaj tak naprawdę dwa skiny tylko nam zwracają tą skrzynkę. Jest Hiperbestia, jest Anubis, więc jest to no słabiutko. Odpuszczamy. Przejdźmy teraz. Croxy jest 2 widz, 20% na kosę. No dobra, zakręćmy sobie 3. Jeżeli jedna poleci, jest bardzo w porządku. Jest w porządku, 150 zł na plus z takiego innego otwarcia. Jeszcze tutaj skrzynka z Fenkiem. Ostatnio mi się chyba nie udało nic dropnąć z niej, z tego co sobie przypominam, żadnego Fenka niestety nie trafiłem. Ale tutaj te Atomic Alloy, no zależy jaki stan, to one też no, maksymalnie 561 zł. Potrafi kosztować, no ale tutaj no jednak przychodzę po Fenka, a tego Fenka mi się no, póki co nie udaje zdobyć w żadnym otwarciu i no, jest naprawdę, jest lipa tak zwana. Jeszcze raz sobie spójrzmy, no jest 7%, czyli no, kurczę, no, dosyć spora, bo mimo wszystko tutaj, no nie, spróbujmy ostatnie otwarcie. No jak tutaj się nic nie zmieni, to odpuszczamy, no i to jest chyba stary ten moment. Pamiętaj, że ważne w otwieraniu skrzynek jest to, że trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. No bo skrzynka oczywiście nie zawsze musi dać zarobić, tak? Czasami trzeba wyjść na minus. Ale ja teraz przeszedł na case Batelki, żeby spróbować tutaj mój kapitał pomnożyć. Bo Batle wydaje mi się, że są idealnym właśnie sposobem, jeśli chcemy sobie zaryzykować i spróbować nasz właśnie balansik pomnożyć. Dlatego same coś takiego, 5 skrzynek Chase, no są to moje jedne z ulubionych skrzynek na Batle, więc zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. 1000 zł koszt takiej bitwy. Przywołujemy oczywiście bota i czekamy, aż on tutaj do nas dołączy. Przejdziemy sobie potem jeszcze na kontrakty, jak coś fajnego uda nam się zdobyć ze skrzynek widzów i coś w międzyczasie pokminimy. Bot Crusher, największy polski crusher. No, mam nadzieję, że tutaj na skrzynkę mnie nie ogra. Pierwsze otwarcie, co to jest za P2000? Nie wiem totalnie, ale kosztuje swoje, więc no więc niestety, no właśnie. No ale tutaj Galile póki co same mi lecą. Patrzmy dalej, no ten Fire Serpent to byłby taki game changer. Masterpiece w ogóle też poszedł do góry, więc też spoko skin do trafienia. No to już chyba tą bitwę przegraliśmy. No ale Masterpiece poszedł do góry przez to, że no overpass... Ej! Ej! Come on! To jedna skrzynka nam zadecydowała tutaj wygrać. 2118 zł. Więc jest to naprawdę potężny giga plus. Podoba mi się to, no to mi się podoba, stary. Chciałem powiedzieć, no overpass został zastąpiony przez Dusta w tym update'cie ostatnim i przez to, no niestety, troszkę tutaj skrzynki
Znaczy jakie skrzynki? Skiny z kolekcji Overpassa poszły do góry. O! O! Lecimy Luxury. 10%. Nie ma nic. Otwarcie kolejne. Zobaczmy jak będzie teraz. No jest skrzynka dość mocno riski. Póki co, no niestety to ryzyko się nie opłaciło. 260 parę złotych, jedno takie otwarcie. Okej, okay. Znowu nic, dobra, 3 na raz. No to jeszcze jest 800. To już jest taki pieniążek, no dość sporawy. Ale tutaj no niestety dalej to nie starczy, żeby coś tutaj zdobyć z tego. No, nie podoba się mnie to. Kolejne otwarcie znowu bez. I możemy jedynie teraz dwa takie spróbować, 528 zł. No, 10% luksury. No tutaj się nie popisało w ogóle. No nic a nic, stary, no. No ja jestem w szoku. Dobra, mamy dwa koła. Nie będę tego sprzedawał w sumie. I faktycznie przejdziemy sobie na te kontrakty. Ty, ale co tu tyle kosztuje tak naprawdę? Bo ja tu nie widzę... Aha, no tak. Te nie glocki, tylko P2000. Rękawice. Jakieś fajne. Poligon. Ojejku. No tutaj ewidentnie coś nie poszło. Dobra, sprzedajemy. Ja mam jeszcze tutaj w ogóle za level. Mam parę tutaj. Parę. No, dość sporo tutaj skrzyń bonusowych. Między innymi właśnie no, skrzynka platynowa. Tutaj naprawdę fajne itemy można zrobić za free. Ja to traktuję jako taki cashback. Mamy Prince. No dobra, jest to pół kafla. Zawsze coś tam dodatkowo, tak? Tylko czekaj, ja chcę jeszcze zobaczyć, czy... aha, to jest zwiększenie poziomu. Koła bonusów. Jest tutaj coś takiego. Czyli po prostu, no, możemy sobie zakręcić, nie? Codziennie. To jest ten daily bonus, tak? Tak. Sprzedajemy i... No chyba trzeba... Chociaż nie, no, battle znowu. Nie, no, ja tu na skrzynki widzów. Ja ufam chyba bardziej widzą dzisiaj. Mam taką nadzieję, że się to opłaci i nie będę tego żałował. Croxy Vice, 3% na te ancymonki. No bardzo mało, no ale Vice'y, no piękne rękawice. No. Super bestia też, całkiem fajny item. Czy ja mogę sobie pozwolić na jeszcze jedno ryzyko? No nie mogę sobie pozwolić, no ale no kliknę. Jak już jestem, to sobie kliknę. Mamy device, więc no nie masz takiej tragedii. Jest to... stówka jakoś. Adamix, co my tu mamy? 40% na nóż. No nie, takie chyba odpuszczamy dzisiaj. Asimówka. Desert Hydra. Może spróbujemy tą Desert Hydrę, co? 5%. No dobra, no ja wiesz, że jeżeli uda nam się zdobyć taką Desert Hydrę, no to będziemy w niebie, stary. W tym odcinku. Tylko no właśnie, Hydra była blisko, jest z Francem Misty, nic tutaj, oprócz tej Hydry nie zwraca na tego otwarcia, więc przedostatnia szansa tutaj na właśnie do AWP. Mamy CZ-kę i leci. Last chance, tak. To się nie uda, to się wyzerowaliśmy. No, kto by się spodziewał, przynajmniej kosę wyjąłem, tak? Jak ty chcesz sobie wygrać kosy, zapraszam na skinsforfeit.pl, a się zanim żegnam i widzimy się jutro, siemano!